Jestem związany z uczelnią od 45 lat. Najpierw jako student, później już pracownik uczelni, asystent, a teraz profesor. No i może nie byłoby to tak bardzo ciekawe, jak fakt, że miałem ogromną sposobność obserwowania uczelni w jej rozwoju. I to na różnych etapach historycznych, bo zaczynałem studia i później pracę w okresie, który bywa czasem nazywany etapem późnego Gierka. Później był okres karnawału Solidarności, restrykcje, jakie niósł stan wojenny i później po stanie wojennym, zmiana ustrojowa, no i znajdujemy się w tym czasie, w którym się teraz znajdujemy. Na Śląsku istnieje pewna tradycja, że gdy ktoś osiąga wiek 50 lat, to świętuje Abrahama, to znaczy osiąga pewien wysoki poziom swoich kompetencji, jakiejś mądrości, doświadczenia życiowego. No i uczelnia jest w takim właśnie momencie. Chciałbym w związku z tym życzyć uczelni na następne pół wieku dynamicznego rozwoju. Szanowni Państwo, 50 lat istnienia naszej uczelni to piękny jubileusz, który skłania do podsumowań, ale także do zastanowienia się, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Z pewnością będziemy dalej działać na rzecz rozwoju naszego uniwersytetu. Będziemy zabiegać o uruchamianie nowych kierunków kształcenia, szczególnie tych, które należą do klasycznego uniwersyteckiego kanonu. Nasza przyszłość to także realizacja ambitnych projektów badawczych, rozwój współpracy międzynarodowej i działalność na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego. Jestem przekonana, że społeczność naszego Uniwersytetu poradzi sobie z najtrudniejszymi zadaniami i z realizacją najambitniejszych celów.